Tak, rzeczywiście jest za co dziękować. Pomimo tego, jak ten rok szkolny przebiegał, udało się naprawdę nam wspólnie dużo, dużo zrobić. W Centrum Edukacji Obywatelskiej wierzymy, że młodzi ludzie mogą zmieniać świat i zmieniają świat. Podobnie myśli dziennikarka i pisarka Justyna Suchecka, która będzie gospodynią kolejnej, już głównej części programu. I zanim właśnie przyjdziemy, zanim was zaprosimy do rozmowy o tym, jak wam udało się zmieniać świat w tym roku szkolnym, biorąc udział w naszych programach, zapraszamy was do rozmowy, do posłuchania rozmowy z bohaterkami i bohaterem książki Young Power i o tym, jak właśnie oni zmieniali świat. Zapraszam Justynę Suchecką i jej gościnie i gościa. Kto to tak i dlaczego opowiem? Równocześnie próbuję na drugim czacie znaleźć zagubionych. Tak to właśnie się dzieje, kiedy zaczynamy prowadzić tego typu wydarzenia zdalnie. Znamy się z Centrum Edukacji Obywatelskiej nie od dziś. Miałam przyjemność przyjeżdżać i do Zamku Królewskiego, i do wielu innych miejsc, gdzie kończyły się młodzieżowe projekty, które prowadziliście. I to zawsze był wielki zaszczyt móc oceniać te projekty, móc komentować, rozmawiać z wami o tym, co robicie. Mówię robicie, dlatego że wiem, że większość osób, które nas słuchają, to uczniowie i nauczyciele. No i razem tworzycie te projekty, nie da się ukryć. Kiedy zostałam zaproszona do tej tegorocznej, wyjątkowej edycji, do takiego poprowadzenia webinaru online, to w pierwszym momencie mówiliśmy o tym, że fajnie by było, jakbym opowiedziała coś o młodych i zaraz w drugim zdaniu, że bez młodych to moje opowiadanie o młodych nie ma za bardzo sensu. Będę tutaj epatować taką żółtą okładką i ona sobie tutaj stanie na chwilę obok, ale potem ją schowam, nie myślcie sobie. To jest książka, którą udało mi się ostatnio napisać. Udało mi się, to kluczowe słowo w tej historii, dlatego że był to projekt, na który się porwałam i nie wiedziałam, jak się skończy. Będziemy o tym trochę rozmawiać, dlatego że wśród moich dzisiejszych gości, których jak rozumiem już widzicie na antenie, używając naszego medialnego języka, ja tu wracam cały czas do internetu, są i bohaterowie i bohaterki. Jest się z nami Jarek Brodecki, którego od razu możecie polubić na profilu facebookowym Lasem Myślący. Jest Maja Sołtysik, czyli czytała. O, Maję słychać, Jarka też było pewnie słychać. I jest Nela Kloczkowska, która jest reprezentantką większej grupy, o której wielu z was już pewnie słyszało, czyli Słowa Krzywdzą. Te kampanie również można zlajkować na Facebooku. Zresztą Majkę też można. Wszystkich ich znajdziecie w sieci. A mówię o tym od razu na początku, dlatego że mamy dzisiaj trudniej. Kiedy nie widzimy się na żywo, jest trudniej z zadawaniem pytań. Ja oczywiście śledzę komentarze, które tutaj mamy na spotkaniu. Mam odpalonego też na dole Facebooka, więc jeżeli ktoś z Państwa ogląda nas na Facebooku i będzie miał jakieś uwagi, pytania do moich bohaterów i bohaterek, to ja serdecznie do tego zachęcam, dlatego że to jest niepowtarzalna szansa, żeby z nimi porozmawiać. A na początek, zanim zacznę przepytywać, to chciałam powiedzieć, że tak bardzo głęboko wierzę, że młodzi zmieniają świat i że to od nich zależy, jak ten świat będzie wyglądał. Właśnie przede wszystkim dzięki ludziom, których poznałam w czasie pracy nad tą książką. I wśród tych ludzi jest jeszcze jedna osoba, której nie ma z nami realnie na tym czacie i na tej wideokonferencji, ale jest takim dobrym duchem tego spotkania. Janek Gawroński, widziałam, że śledzi nas na Facebooku. Janku, pozdrawiamy cię wszyscy z tej strony, dlatego że jest tym bohaterem tej książki, który nas zainspirował do czegoś dobrego. Mianowicie zdecydowaliśmy zespołowo, trochę mam nadzieję wszyscy się teraz uśmiechacie, że honorarium za to spotkanie przekażemy Jagodzie. Jagoda jest koleżanką Janka, która pilnie potrzebuje z operacji, a mówimy o tym dlatego, nie żeby się chwalić, tylko dlatego, że tak to działa w pomaganiu, że jak mówimy o nim, to jest szansa na to, żeby pomóc innym osobom. No ale właśnie, do rzeczy. Kiedy pracowałam nad tą książką, nie miałam od początku
takiego stwierdzonego planu, że to będzie właśnie te 30 historii. I każdego z moich bohaterów i bohaterek poznawałam na innym etapie powstawania i w innych okolicznościach. Za to mogę Państwu powiedzieć, że Nela, której w tej chwili nie ma, bo ma chwilowe problemy z internetem i jest to mi podpowiadane w innym okienku, wróci do nas. Ale zacznijmy od Jarka i od Mai, którzy są ze mną. Chciałabym podziękować tutaj pani, która napisała, że mam piękne włosy. Dziękuję. No i właśnie tak zaczynamy, słuchajcie. Dlatego mówiłam, że na żywo jest łatwiej. Maja, ale już się zgłosiłaś do głosu, bo masz piękne włosy. Masz nie tylko piękne włosy, ale masz też piękny talent do opisywania książek i do rysowania. Ale od książek chciałabym zacząć, dlatego że Maja stała się bohaterką tej książki, dlatego że kiedyś poznałyśmy się na targach książki, a ona miała odwagę podejść i powiedzieć: cześć, jestem Maja. I tak to się właśnie dzieje. Maju, chciałam, żebyś powiedziała Państwu, jak to się stało, że zostałaś blogerką? I czy taki projekt to jest coś, co polecasz innym młodym osobom? Tak, polecam. Stało się to tak, że już o tym też mówiłam Tobie, kiedy Ty pisałaś książkę. Moi rodzice od zawsze słuchali radia Trójki i tam była audycja Michała Nogasia, w której Michał Nogaś mówił o książkach. I tak bardzo chciałam mieć taką samą audycję jak Michał Nogaś, że tak sobie myślałam, no dobra, to założę radio. Ale nie dało się założyć radia. No dobra, to jednak założę bloga. I wyprosiłam rodziców, żeby mi tego bloga założyli. To było, kiedy miałam 10 lat, czyli ponad 3 lata temu. I od tamtej pory go prowadzę. Staram się, żeby dość regularnie były tam posty, ale też dodam może, bo niektórzy może myślą, że tak prosto mi to przychodzi, takie pisanie o książkach. Teraz nie było żadnej recenzji przez 3 tygodnie, ponieważ napisałam 2 recenzje, wyszły fatalnie. Już miałam problem ze znalezieniem książki. Tak, już w tę niedzielę będzie. No ale staram się być z tym konsekwentna w tym, co piszę i jak piszę. I jakoś się to udaje. Dobrze, ja specjalnie zadaję takie krótkie pytania, bo chcę, żebyście mogli się w ten sposób naszym gościom przedstawić. Do bloga Mai wrócimy. Teraz już musicie wszyscy ją trzymać za słowo, że ta recenzja będzie w niedzielę. Na Facebooku za to Maju komentarze pojawiają się: Maja, ty rysujesz, wow, tak. Wow. Wróciła do nas Nela, więc skorzystam, że Nela w tej chwili nie ma słabego internetu i jest z nami. Tak jak Państwu powiedziałam, były takie projekty, które od samego początku wiedziałam, że chcę, żeby w książce były. I jednym z tych projektów był właśnie projekt, w którym brała udział Nela, Słowa krzywdzą. I Nelu, dlatego że tutaj jest bardzo dużo Twoich rówieśników i trochę młodszych osób też, chciałabym, żebyś powiedziała Państwu, jak to się stało, że zrobiliście w szkole projekt o krzywdzących komentarzach, o niefajnych rzeczach w sieci i czy to na pewno wy go wymyśliliście? O, poczekajcie, jeszcze Neli nie słyszymy. Czy Nela może dostać głos? Spróbuj coś powiedzieć, Nelka. A zobacz, czy masz włączony mikrofon ty na dole. Zaraz o ciebie zadbamy, żebyś... O, teraz? Nela? Okej, dobra. Jeszcze chwilę, damy jeszcze chwilę. Mówisz do nas? Spróbuj cały czas do nas mówić, czy cię w końcu... Nie. Ja mam wyłączyć mikrofon, okej, to ja wyłączam. Dobra, Maja wyłączyła. A Nela powróciła do nas? A, pokazuje ci Nela, że nie możesz włączyć mikrofonu. Dobra, to ja Nela mam prośbę. Spróbuj wyjść i wejść jeszcze raz. Wrócisz do nas, bo może się za drugim razem uda, a ja przechodzę płynnie do Jarka, który głównie się uśmiecha na razie, ale zaraz go zmęczymy. No więc, drodzy Państwo, z Jarkiem mam taki problem, że nie wiem, czym mam go przedstawić, dlatego, że jak już ustaliłam z moimi redaktorami, historia Jarka w tej książce jest tą, którą musiałabym najczęściej aktualizować i przerabiać. Kiedy się wirtualnie poznaliśmy, muszę Państwu powiedzieć, że dowiedziałam się o Jarku w taki sposób, że kiedyś napisałam na Facebooku, że szukam młodzieży, która ma ciekawe pasje i zainteresowania. I Jarek się nie zgłosił sam, broń Boże. To dowiedziałam się, że jest taki chłopak, który robi świetne zdjęcia przyrody. I to nie jest niestety, ale właściwie stety jedyna rzecz, którą robisz, Jarku, ale chciałabym, żebyś Państwu najpierw powiedział, skąd się wzięło Lasem Myślący. To mój blog, który prowadzę na Facebooku Lasem Myślący, to przede wszystkim wziął się z tego, że chciałem się trochę podzielić tą swoją pasją,
do przyrody i też tymi zdjęciami, które robię, bo wcześniej tak trochę chowałem dla siebie, bądź bardziej dla swoich znajomych, a w końcu stwierdziłem, też moi znajomi mnie do tego przekonali, że ej, Jarek, robisz fajne zdjęcia, weź się podziel, pokaż, co fajnego robisz, a oprócz tego stwierdziłem, że jest to super narzędzie do tego, żeby pokazywać, jak polska przyroda jest fantastyczna, jak dużo możemy dokonywać super ciekawych obserwacji, trochę uwrażliwiać na to piękno, które jeżeli je dobrze znamy, to też lepiej będziemy je chronić. No dobrze, no ale ten blog służy ci też nie tylko do tego, żeby pokazać, jak pięknie fotografujesz przyrodę i jak ona jest wspaniała, ale też często zabierasz głos w sprawach choćby zmian klimatu. Czy masz poczucie, że głos młodych w tej kwestii jest słyszalny i czy możecie zrobić coś więcej niż właśnie pisać w internecie o tym, że to ważne? No zdecydowanie możemy robić więcej, choćby taką platformą do tego, żeby to robić, były organizowane już od jakiegoś czasu młodzieżowe strajki klimatyczne, w których brałem udział. Mamy bardzo dużo możliwości. Ja na przykład bardzo lubię pisać do różnych urzędów w sprawach ochrony środowiska. Tak naprawdę wydaje się, że na przykład taka regionalna dyrekcja ochrony środowiska nie będzie się przejmować jakimiś mailami i pismami 17-latka, a jednak bardzo dużo da się zdziałać takimi drogami. Nie możemy jakby zamykać się na to, że nie mamy 18 lat. Jest wiele platform do tego, żeby działać na rzecz ochrony środowiska. Ja właśnie na Lasem Myślący często zabieram głos w sprawach takich bieżących wydarzeń, ale także tych wydarzeń globalnych i staram się popularyzować tą wiedzę. Z takich działań już może mniejszych, to też w naszej szkole prowadzimy koło ekologiczne i też te akcje edukacyjne prowadzimy. No bardzo ważne jest, żeby edukować, żeby zwiększać świadomość, bo tak naprawdę jedynie dobrze, my dobrze wyedukowani młodzi będziemy w stanie wpływać na późniejsze wielkie wybory tak naprawdę, dlatego że niestety w przypadku takiego problemu, jaką są globalne zmiany klimatu, tu nie do końca działania pojedynczej jednostki są bardzo efektywne, tu są potrzebne zmiany w systemie energetycznym i zmiany polityczne, więc tylko takim naszym głosem i też głosem poprzez kartkę wyborczą jesteśmy w stanie te działania osiągnąć. No niektórzy z was na kartkę wyborczą jeszcze będą musieli poczekać. No właśnie tak. Ty masz już to szczęście, że zdążyłeś skończyć. Nawet po przełożeniu wyborów jeszcze. Jeszcze nie? Jeszcze nie, no 14 października, Dzień Edukacji Narodowej. Ach, przecież skazany na sukces edukacyjny. I teraz zdarzy się taka rzecz, którą technicznie musimy umożliwić. Jarek albo Maja za chwilę stracą na moment uprawnienia do tego, żeby zabierać głos, bo chcielibyśmy, żeby te uprawnienia dostała Nela. Kornelia, czy teraz ja będziesz mogła powiedzieć? Jest. Tak, i teraz wróciła do nas Nela. Ci z Państwa, którzy nie słyszeli, Nela brała udział w projekcie Słowa krzywdzą i zanim odzyskała głos, obiecała, że nam opowie, jak ten projekt powstał i czy to na pewno był taki projekt, który sami wymyślili, kiedy byli jeszcze w szkole podstawowej. Nela, opowiadaj. No to w takim razie wszystko zaczęło się pod koniec 7 klasy, kiedy właśnie nasza wychowawczyni pani Agata Dziędziel oraz pani Marta Florkiewicz-Borkowska przyszły do nas i zaproponowały nam udział w programie Mądrzy Cyfrowi. I wtedy tak naprawdę jeszcze nie wiedzieliśmy do końca, o co będzie chodziło. No i tak cały jakby program odbywał się podczas wakacji. Zgłosiło się wtedy 16 chętnych osób i po prostu przez 5 dni codziennie się spotykaliśmy i właśnie dyskutowaliśmy o różnych wartościach, problemach, które nas otaczają. I tak naprawdę właśnie mieliśmy dość dużo pomysłów poza właśnie obrażaniem, hejtowaniem i tak dalej. No dobrze, Nela, ale przerwę się od razu. To były wakacje. Co was zmotywowało do tego, żeby w wakacje siedzieć i rozmawiać o takich problemach? No ja myślę, że akurat po prostu miałam w tym czasie, kiedy to miało się odbyć, wolne, więc byłam ciekawa też jakby co będziemy tam robić i po prostu no myślę, że z takiej ciekawości i też akurat nie miałam żadnych planów, więc stwierdziłam, że czemu nie i no i tak właśnie... Czyli rozumiem, że motywacją do włączenia się do takiej akcji wcale nie musi być to, że ktoś w szkole powie, że to będzie, nie wiem, wasz projekt z WOS-u albo będzie za to piątka z zachowania albo cokolwiek. Nie. To nie. Co było motywacją dla tego konkretnego projektu? No akurat myślę, że podjęliśmy ten temat, ponieważ najbardziej jakby nas dotyczył, spotykaliśmy go tak naprawdę na co dzień, głównie właśnie w szkole, no ale też w jakichś naszych takich środowiskach po prostu najbliższych. No i myślę, że
No, po prostu stwierdziliśmy, że warto się tym zająć i warto pokazać ludziom, że słowa potrafią krzywdzić i powinniśmy używać ich mądrze. Często młodzież robi różne kampanie społeczne na potrzeby szkolne, czy konkursów, czy projektów takich też jak te w CEO. Wasz się wyróżnił tym, że udało wam się dotrzeć do osób publicznych, do Rzecznika Praw Obywatelskich, do aktorów. Jak to zrobiliście? Co takiego było twoim zdaniem w tym projekcie, że udało się ich przekonać, że warto o nim mówić? Chociaż mówicie o nim wy, wtedy 14-latkowie. No myślę, że właśnie taka trochę uniwersalność, bo jednak ten problem nie dotyczy właśnie tylko nastolatków, ale także dorosłych i właśnie nawet dużo razy już mogliśmy to zaobserwować, więc no po prostu myślę, że też no akurat z tymi znanymi osobami to czasem my się do nich odzywaliśmy, czasem oni sami się do nas odzywali. Wiem też, że na przykład pierwszy właśnie się zgłosił do nas Bartłomiej Topa i został on tak jakby zrekrutowany, nie wiem jak to nazwać, ponieważ jakaś znajoma chyba od pani Marty Florkiewicz-Borkowskiej, teraz nie jestem w stanie powiedzieć na pewno, była właśnie na spotkaniu autorskim i też dyskutowali właśnie o hejcie i tak dalej i wspomniała o naszej kampanii i tak właśnie pan Bartłomiej Topa się do nas zgłosił i wsparł nas. W którym momencie pomyślałaś pierwszy raz, o rany, oni naprawdę nas słyszą? Tak naprawdę ja nawet do teraz nie zdaję sobie po prostu tak jakby sprawy, że tak dużo osób jakby już nas zobaczyło, już nas wsparło, tyle znanych osób i jakby myślę, że trochę tak do mnie jeszcze to nie dociera, ale no i ale Nela, zdążyłaś pojechać do Rzymu zaprezentować ten projekt razem z ekipą. Zdążyliście skończyć szkołę, jak dalej go robicie. Chyba czas uwierzyć, że zadziałał. Czy możesz powiedzieć, zanim na chwilę znowu ci zabierzemy głos, o co chodzi z Rzymem? Dlatego, że ja wiem, państwo nie wiecie, ale kampania z pielgrzymowic obiegła cały świat. Jak to było? No więc pracowaliśmy podczas tego programu metodą design thinking, czyli myślenie projektowe i no ona tam się składa z jakichś 5 etapów, teraz nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, ale jest to bardzo prosta metoda i też często wykorzystywana. No i po prostu swoim patronatem objęła nas wtedy organizacja Design for Change Polska i jakby ta organizacja jest ogólnoświatowa też. I po prostu jakby organizują I Can Children's Global Summit, gdzie właśnie zjeżdża się młodzież z całego świata i przedstawia swoje projekty społeczne. No i właśnie tak nam zaproponowali, czy byśmy też chcieli pojechać. No i no oczywiście się zgłosiliśmy, no bo taka okazja myślę, że nie zdarza się zbyt często i po prostu uznaliśmy, że czemu nie i chcemy spróbować. Też musieliśmy się trochę przełamać, bo jednak wszystko tam było w języku angielskim. No więc no myślę, że akurat dla mnie to nie był jakiś taki duży problem, ale też no bardzo ciekawe to było przeżycie i na pewno nie zapomnę tego nigdy. Ale myślę, że mogę zdradzić taki sekret, że to nie wszystko szło tak jak składka i jak wam zadali pytanie, którego nie było w planie, to się zestresowaliście. Jak z tego wybrnęliście? No na początku właśnie mieliśmy tam przygotowany jakiś taki zestaw pytań, o które nas mogą zapytać i było przed nami już dość dużo projektów i wszystkich pytali właśnie z tej listy. Już byliśmy mniej więcej przygotowani, co mamy odpowiadać i tak dalej. Aż weszliśmy tam, stanęliśmy przed wszystkimi i zadali nam całkiem inne pytanie. No i no trochę się zestresowaliśmy, też taka bariera językowa właśnie się pojawiła. No jednak tam właśnie próbowaliśmy coś powiedzieć, ale tak jakby nie za bardzo, no nie wiem, po prostu nie umieliśmy dokładnie się do tego odnieść, aż w końcu no właśnie, no nie wiem, nie chcę się też chwalić czy coś takiego, ale po prostu już się zdenerwowałam, wzięłam ten mikrofon i zaczęłam tak nie mówić po prostu, co mi przyszło na myśl, więc... No dobrze, i wtedy udało wybrnąć z tej sytuacji, więc. To ostatnia rzecz. Kto słuchał was w Rzymie? Komu opowiadaliście o tym projekcie? Akurat było to wszystko podzielone na grupy takie
I akurat w naszej grupie były młodzież z Indii, z USA i z Francji. I oni właśnie usłyszeli o kampanii z pielgrzymowic słowa krzywdzą. Kornela, dzięki. Jeszcze na pewno do ciebie wrócimy. Maja jest z nami, powróciła. Czy Maja może mówić? Sprawdzamy teraz. Oho. Halo, halo. Halo, halo, Maja może mówić. Jednak mogę. Więc Maja, chciałabym, żebyś powiedziała Państwu, jak to jest, kiedy robi się projekt, bo myślę, że o blogu i o rysunkach możemy mówić jako o projekcie, który nie jest zadaniem domowym, nie jest projektem szkolnym, który robi się totalnie w wolnym czasie. Co jest wtedy motywacją? Motywacją jest to, co ja chcę osiągnąć, ale też takie, takie rzeczy, właśnie jak na przykład pisze jakaś osoba, że podoba jej się to, co robię, że fajnie. Na przykład ostatnio miałam taką wiadomość od pani, która doradziła się mnie, jakie książki kupić dla syna. Ja byłam tak przeszczęśliwa, że mogę komukolwiek cokolwiek doradzić. I jeszcze jeśli chodzi o książki, to już w ogóle. I myślę, że takie rzeczy, na przykład gdzieś ktoś o mnie wspomni, gdzieś się pojawię i to jest bardzo motywujące, takie wspierające, ale też mam świadomość tego, że to jest moja ciężka praca, że jednak muszę siedzieć albo przy rysunku i tym ołówkiem robić kreseczki, albo przed laptopem i pisać recenzje. I jeśli coś mi wyjdzie, to jednak czuję się z tego zadowolona i to jest też dla mnie ważne, żebym ja była z tych rzeczy dumna, żeby mi się to podobało przede wszystkim. Czy masz szóstkę z polskiego? Tak. No dobrze. Myślałam, że powiesz, że nie, już będziemy mogli się trochę pooburzać, a poważnie chciałam, dlatego sobie troszeczkę pozwoliłam zażartować, bo chciałabym się dowiedzieć, czy ta twoja pasja w jakikolwiek sposób przecina się ze szkołą. Czy zdarza się, że coś robisz dla szkoły, że piszesz, recenzujesz, albo możesz o tym opowiadać, co robisz w szkole, czy raczej jest to rzecz, która jest totalnie twoja prywatna? Przecina się to tak na pewno. Kiedy wyszła właśnie książka Young Power, to moja pani wychowawczyni przez kilka dni żyła tą nowością. Tak. Ale też zostałam poproszona ostatnio, żeby nagrać taki filmik na stronę szkoły o tym, co robię, żeby to było pewną motywacją dla osób młodszych, żeby było puszczane i na przykład na godzinie z wychowawcą albo na lekcji plastyki. Tak, taką dostałam. Myślę, że nauczyciele wiedzą, co robią, może nie wszyscy jakoś o tym mówią. Od niektórych czuję wsparcie, od niektórych niekoniecznie, ale tak przecina się to ze szkołą i jest połączone na pewno. Dobrze, a gdybyś miała powiedzieć, dlatego że poza tym, że jest tu wielu uczniów, którzy nas słuchają, to jest tu też wielu nauczycieli. Gdzie sobie wyobrażasz taki moment w szkole, żebyście wy, uczniowie, mogli opowiadać o tym, co robicie poza nią i żeby nauczyciele mogli z tego skorzystać. Czy to w ogóle jest potrzebne wam, uczniom, żeby nauczyciele wiedzieli, że jest taka blogerka, że robi to i tamto, bez konieczności zadawania tego jako zadanie domowe na przykład. Kurczę, nie wiem, teraz zaskoczyłaś mnie bardzo. Wiem. Myślę, że o takich osobach przede wszystkim my się musimy chwalić, i fajnie, jakby nauczyciele nas po prostu doceniali. Na przykład powiedzieli, że o, zrobiłaś to fajnie, to fajnie. Powiemy o tym uczniom, powiemy o tym. Możesz z nimi porozmawiać. Jednak też myślę, że odbiór uczniów troszkę się powinien zmienić, bo to nie jest tak traktowane, że o, fajnie, ta osoba robi coś ciekawego, tylko bardziej, że ona czyta książki w ogóle, co to ma być. Więc myślę, że nastawienie nauczycieli, żeby zmienić nastawienie uczniów, w ten sposób, żeby o takich osobach mówić i żeby chwalić się każdą pojedynczą osobą, a nie tylko jedną, która w jakiś sposób wiedzie prym, ale żeby też oceniać takie małe gesty innych osób, w ten sposób może. Super, a gdybyś miała poradzić innym swoim rówieśnikom, którzy tutaj są z nami, skąd wiedzieć, że projekt, za który się zabierasz, czy to jest blog, czy to jest kolejny rysunek, to jest coś, czemu warto poświęcić czas i to jest właśnie to coś, a nie taka kolejna rzecz, która może zdemotywować, nie być tym, czego szukamy. Skąd ty wiesz, że coś, za co się zabierasz, jest warte tego czasu? Nie zawsze wiem. Może tak powiem. Bardziej to jest taka intuicja, albo właśnie jeśli jakaś poprzednia rzecz, jak już to mówiłam, wyszła okej, to jednak mam takie myślenie, że no dobra, skoro to wyszło okej, to może powinnam robić następne rzeczy w tym kierunku. Ale też myślę, że trzeba pokonać taką barierę strachu, że przede wszystkim trzeba odciąć to, że można zostać skrytykowanym. Bo jednak ta krytyka nie zawsze jest
konstruktywna, nie zawsze się nam przydaje. Przecież często to jest hejt, o czym wcześniej powiedziała Nela, ale że właśnie taką barierę swoją przekroczyć, że jeśli nam nie wyjdzie, to i tak nic się nie stanie, to możemy jeszcze raz spróbować. Nela wcześniej powiedziała o tym, że ich kampania dotarła do wielu znanych osób, między innymi do Bartka Topy, aktora. Ty masz też takie doświadczenia, że udało ci się nawiązać współpracę ze znanymi osobami, też zaprosić znanych pisarzy do szkoły. I myślę, że ten wątek bardzo zainteresuje naszych słuchaczy. Jak to się robi, żeby zaprosić Sylwię Hutnik, czy tam jeszcze innych autorów do podstawówki i Maja od razu powiedz, skąd jesteś i że nie jesteś z Warszawy. Jestem z Myszkowa, to jest 300 km od Warszawy, trochę daleko. Najpierw do mojej szkoły zaprosiłam Marcina Kozioła. To jest pisarz, z którym spotkałam się, pochwalę się, no dobra. Patrzcie, sama zachęcałaś do chwalenia się. Oprócz tego czasem zdarza się, że występuję w Zagadkowej Niedzieli w audycji w Radiowej Trójce i tam poznałam Marcina Kozioła i tak się jakoś bardzo się nam fajnie rozmawiało, w ogóle taki kontakt złapaliśmy i później powiedziałam pani dyrektor w mojej szkole, że spotkałam takiego świetnego człowieka, bardzo ciekawego, który bardzo dobrze, ciekawie opowiada i może go zaprosimy. I pani dyrektor powiedziała, że spróbujemy. Troszkę to musiałam ją ponaciskać i napisała pani tego maila i później następnego dnia napisała pani tego maila, ale w końcu się udało. Z drugim razem było może troszkę trudniej, bo spotkałam Sylwię Hutnik i też razem dość fajny kontakt złapałyśmy, ale pani Sylwia właśnie ma bardzo napięty grafik, bo jednak jest pisarką, jak to mam ująć? No po prostu świetną pisarką, okej. Bardzo popularną osobą też. Bardzo, dokładnie. I też właśnie tak samo jak wcześniej, do pani dyrektor poszłam, powiedziałam, że tym razem spotkałam taką osobę i na to spotkanie, kiedy pani Sylwia do nas przyjechała, przeniosło się nie do naszej szkoły, tylko do Domu Kultury w Myszkowie, który może nie jest zbyt duży, ale jak tam kilka szkół się pomieściło i pani Sylwia nam opowiadała o sobie i też podbierała takie tematy, które nadawały się właśnie do dzieci, do młodzieży. Mówiła o swoich latach szkoły, że tam w jednej klasie w ogóle nie zdała, musiała powtarzać tę samą klasę w liceum, a mimo tego jest taką osobą, udało się jej osiągnąć to, co chciała osiągnąć i tak wyszło. Jarek powrócił do nas. Tutaj, teraz zobaczymy, czy może odpowiadać na moje pytania. Jarku, test mikrofonu. Halo, halo. Czyli możesz. Jarek, a tobie na drodze do rozwijania twoich pasji szkoła przeszkadzała czy pomagała? Zazwyczaj jednak pomagała, może inaczej, nie przeszkadzała, to jest chyba najlepsze określenie. Tak naprawdę w wielu nauczycielach, szczególnie tych przedmiotów przyrodniczych i w podstawówce, i w gimnazjum, i teraz w liceum czuję jakieś wsparcie, pytają się o to, co robię, śledzą mnie na Facebooku, na moim profilu, od razu komentują jakąś relację wstawię, więc czuję jakieś takie wsparcie. No, ze względu na to, że też ta moja pasja jest dosyć czasochłonna, to szkoła w jakiś sposób ogranicza ten dostępny czas oczywiście, ale jakby czuję wsparcie od wielu osób, od wielu nauczycieli, że to, co robię, jest fajne i żebym to kontynuował, więc zdecydowanie tutaj działania szkoły na plus mogę ocenić, że jest to jakieś wsparcie. Czy te rzeczy, które robisz, czy blog, czy akcje społeczne, w które się włączasz, czy mógłbyś powiedzieć, na jakim etapie, jeżeli w ogóle one były jakoś w życie szkoły włączane? Czy to by się zdarzało na przykład opowiadać o tych projektach w szkole, albo w jakiś sposób angażować resztę uczniów, czy raczej to jest rzecz, którą robisz osobno? Jeżeli chodzi właśnie o bloga i o moje jakieś badania naukowe, które prowadzę, bo ja oprócz tego, że jakby piszę o tym i prowadzę bloga, to jestem też, mogę powiedzieć o sobie, młodym naukowcem, też współpracuję z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego bardzo aktywnie, z Katedrą Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, ale te działania, które prowadzimy, ja się staram w jakiś sposób pokazywać u mnie w szkole. Też właśnie po to udało nam się założyć koło ekologiczne u nas w szkole, gdzie też ileś tych rzeczy, tych działań edukacyjnych jestem w stanie przedstawiać. Teraz niestety ileś naszych działań pokrzyżowała pandemia, bo i mieliśmy organizować Dzień Ziemi. Tutaj wielkie tutaj ukłony dla Centrum Edukacji Obywatelskiej, bo przyłączyliśmy się do waszego festiwalu w zamian za to.
miałem tam prowadzić różne prelekcje na temat między innymi mikroplastików i różnych innych moich projektów, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku się uda, ale tak staram się jakby przekazywać trochę te rzeczy też u mnie w szkole, właśnie za pomocą tego koła, ale też za pomocą jakichś innych wydarzeń. A skąd wiesz, to jest to samo pytanie, które zadałam wcześniej Mai, że projekt, za który się zabierasz, jest warty twojego czasu? Wtedy, kiedy on mnie zupełnie wciąga i po prostu mnie zasysa i ja po prostu o nim cały czas myślę, albo w środku nocy budzę się, żeby sprawdzić tutaj nowy artykuł. Myślę, że to są rzeczy po prostu to, co czuję, że mnie bardzo angażuje i to, w co jestem w stanie poświęcić cały swój wolny czas i też to, co nie powoduje, że ja jestem tym zmęczony na dłuższą metę. Czyli jak działam, to mnie to nie męczy, tylko po prostu pobudzę do dalszego działania i że czuję, że chcę to dalej robić. Myślę, że to są te najważniejsze rzeczy i że wiem, że to jest właśnie to. Jeden z twoich projektów trwał w czasie pandemii, również w tym czasie, kiedy cały czas, dobrze mi wytknąłeś, nadal nie masz tych 18 lat, a wy niepełnoletni nie mogliście wychodzić z domu. Po pierwsze, jak sobie z tym poradziłeś? A po drugie, opowiedz państwu, co to za projekt tak cię tutaj męczył w czasie lockdownu? To w czasie lockdownu tam projektów było kilka. Myślę, że takim ważnym, najważniejszym to było moje prowadzenie biomonitoringu płazów w Łodzi. Ja już prowadzę prawie od 4 lat prace monitoringowe płazów i gadów w wschodniej części Łodzi. Tam mam kilka powierzchni monitoringowych i w zeszłym roku stwierdziłem bardzo duży stopień wysychania zbiorników wodnych, także zupełnie zanikały stanowiska bardzo rzadkich gatunków płazów i niestety wysychały całe pakiety skrzeku, a płazy są takimi organizmami, które do życia potrzebują wody na tym etapie wczesnym swojego życia, czyli na etapie skrzeku i kijanek. I w tym roku wystąpiłem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o specjalną zgodę na wykonywanie zabiegów ochrony czynnej, które pozwoliły mi na to, że mogłem skrzek i kijanki po prostu przenosić z wysychających zbiorników do zbiorników, w których tej wody było dużo. Takie zgody są wymagane dlatego, że wszystkie płazy w Polsce są objęte ochroną gatunkową. I wypadło na to, że środek tych godów płazów był idealnie w tym momencie, gdzie te zaostrzenia wszystkich przepisów były najostrzejsze, ja nie mogłem sam wychodzić z domu, więc jak to moja mama mówiła, wyprowadzała mnie do pracy i ze mną razem jeździła na zbiorniki i patrzyła, jak ja przenoszę te wszystkie skrzeki. Oprócz tego to też był okres, w którym no w ogóle niespecjalnie można było wychodzić z domu, więc ja miałem bardzo dużo różnych papierów w plecaku z różnymi fajnymi pieczątkami, żeby w razie co jakby pojawił się jakiś stróż prawa, to żeby niekoniecznie dostać karę administracyjną w wysokości 5000 zł, więc no było to dosyć emocjonujące, tak powiem, ale na szczęście wszystko się udało, zostało przyniesione kilkaset pakietów skrzeku, więc mam nadzieję, że miejscowa populacja żaby moczarowej, takiej niesamowitej żaby, która przebarwia się w okresie godowym na niebiesko i żaby trawnej, ropuchy szarej będzie w o wiele lepszym stanie dzięki tym działaniom. Jarku, powiedziałeś o mamie, która bardzo ci pomogła w tym czasie i bardzo to wszyscy szanujemy, ale myślę, że twoja mama może być moim pytaniem o to, i tutaj dziewczyny też słuchajcie, bo będziecie następne w kolejności Nela i Maja. Jarek, jakich dorosłych potrzebuje młodzież jako sojuszników? Czego potrzebujecie? Potrzebuję dorosłych, którzy wspierają, którzy jakby wspierają w projektach i też doradzają często, pomagają organizować czas, bo w pewnym momencie jak tych rzeczy realizuje się tak strasznie dużo, to po prostu ten czas zaczyna strasznie uciekać wszędzie, więc to jest bardzo ważne i to też zapewnia mi moja mama, że wspiera mnie w tych moich działaniach. Ale właśnie myślę, że podstawę to jest to zrozumienie i też ta chęć rozmowy i chęć poznawania pasji własnego dziecka. Myślę, że moja mama, moja ciocia są świetnymi tego przykładami, bo moja mama jeszcze kilka lat temu mówiła mi zawsze, że nie ma szansy, że będziemy wstawać rano o 4, żeby jechać na ptaki, a teraz co robi? Prawie co tydzień wstaje, więc da się i myślę, że to jest najważniejsze, żeby po prostu zrozumieć pasję swojego dziecka i też się w nią wgryźć i to jest super. Super. Nela, jakich dorosłych potrzebują młodzi, żeby te pasje rozwijać i projekty realizować? Nela? Nie masz mikrofonu znowu. Czy Nela może dostać mikrofon? A teraz? O, teraz może się uda. Ja bym bardzo chciała, żeby Nela miała głos.
Teraz chyba już mogę, tak? Teraz masz, to co Nela, jakich tych dorosłych no, ja myślę, potrzeba? Że się zgadzam z Jarkiem, że po prostu takich dorosłych, którzy nas wspierają i też popierają to, co robimy, no i też właśnie pomagają nam jakoś zorganizować od tej strony technicznej. Na przykład w naszym przypadku, w przypadku projektu Słowa Krzywdzą, pani Marta oraz pani Agata właśnie bardzo nas też motywowały i mobilizowały do tego, żebyśmy jednak działali i myślę, że na pewno bez nich to by nie wyglądało tak jak teraz. A jak to się stało, że udało wam się ten projekt no w dużej części kontynuować nawet wtedy, kiedy przestaliście chodzić razem do szkoły? To wyszło tak bardziej spontanicznie, ponieważ mieliśmy już zakończyć projekt właśnie w czerwcu czy w maju, jak wychodziliśmy ze szkoły. No ale właśnie potem się pojawiła ta propozycja wyjazdu do Rzymu, no i też właśnie spektakl o stalkingu, te dwie propozycje, no i właśnie tak głównie przez to kontynuowaliśmy nasz projekt, bo też nie chcieliśmy zostawić tego tak trochę no, za sobą i po prostu tego kończyć, bo myślę, że no, temat się nie kończy i działania tak naprawdę można cały czas organizować i no na pewno coraz większą liczbę osób jakby właśnie uświadamiać i tak dalej. Jak słyszysz, Nela, bo zanim Maja do nas wróci, a Jarek też już słucha tego pytania, bo będzie do niego również, jak słyszysz, Nela, takie hasło, że młodzi zmieniają świat, to myślę, że nie masz wątpliwości, że jest to możliwe, ale jakbyś miała powiedzieć innym osobom, od czego zacząć to zmienianie świata, to co byś poradziła? Myślę, że najlepiej zacząć od siebie i po prostu właśnie też często, ja na przykład też miałam takie sytuacje, że na przykład ja kogoś obrażałam albo coś takiego, czy obgadywałam i tak naprawdę ten projekt też Słowa Krzywdzą bardzo dużo mi uświadomił jakby, jaki to jest problem i czemu nie powinniśmy tak robić i tak dalej. No więc myślę, że najlepiej zacząć od siebie i po prostu popatrzeć, jacy my jesteśmy i zmieniać u siebie jak najwięcej i jeśli zaakceptujemy siebie i po prostu będziemy najlepszą wersją siebie, to wtedy możemy zacząć zmieniać też innych. Jarku, a ty? Co byś powiedział o tym zmienianiu świata? No to, co też Nela powiedziała, myślę, że to jest najważniejsze, to poznać właśnie siebie, poznać własną pasję i myślę, że w tej przestrzeni, w której my czujemy się najsilniejsi i czujemy się, że to jest właśnie ta nasza pasja, to nasze powołanie, to w tych obszarach zmieniajmy. Jeżeli ktoś jest, interesuje się, nie wiem, życiem politycznym, to może tam sobie działać. Jeżeli ktoś jest, kocha po prostu prawo i chce zostać prawnikiem, to tam może zmieniać. Więc jeżeli ktoś jest przyrodnikiem, tak jak ja, to tutaj, jeżeli ktoś... No mamy bardzo dużo różnych możliwości. Myślę, że właśnie najważniejsze jest to, żeby poznać swoją pasję, poznać siebie i po prostu zacząć działać i patrzeć, jak to wszystko rośnie i się kształtuje. Jedną z rzeczy, które udało ci się zrobić, i to jest takie bardzo namacalne zmienianie świata, jest projekt w budżecie obywatelskim. To jest coś bardzo czasochłonnego i pracochłonnego. Jak byś zachęcił innych nastolatków do składania takich wniosków? Bo praktycznie większość miast dzisiaj takie budżety ma. No bardzo, bardzo zachęcam, bo jest to super też przygoda i takie pisanie wniosków wcale nie jest skomplikowane. W większości z miast budżety partycypacyjne są bardzo proste, mają bardzo proste wnioski. Wcale nie trzeba robić jakichś super kosztorysów, bo najczęściej jest to tak, że robi się kosztorys taki tylko ogólnikowy, więc jeżeli macie jakiś pomysł na to, co chcecie zmienić w własnej okolicy, no to właśnie te budżety obywatelskie są na to świetnym rozwiązaniem. Jeżeli, nie wiem, uważacie, że trzeba gdzieś zrobić pasy albo tutaj gdzieś zmienić trawniki na łąki kwietne, bardzo polecam takie projekty, to i naprawdę jest to świetne, to wcale nie jest trudne do zrobienia. Na przykład w Łodzi jest bardzo dużo różnych poradników już dokonanymi jakimiś wstępnymi wycenami różnych rzeczy, więc jest to bardzo fajne. I potem, jak już na przykład taki wniosek zostaje zaakceptowany formalnie, no to jest etap zachęcania ludzi do głosowania na niego i to też jest super, bo ja na tym etapie spotkałem się z bardzo dobrym odzewem i z bardzo dużym wsparciem i moi znajomi też zachęcali swoich znajomych i
naprawdę można zrobić fajny, duży ruch, który spowoduje, że w naszym mieście, w naszym miejscu zamieszkania pojawi się coś fajnego, coś dobrego, coś atrakcyjnego. Wróciła do nas Majka, więc Maja odpowiada na zaległe pytanie o to, jakich dorosłych potrzebuje i na pytanie, które pojawiło się w międzyczasie, czyli co byś poradziła tym, którzy chcą zmieniać świat, żeby od czego zaczęli? Najpierw od dorosłych, tak? Tak jest. Takich dorosłych, którzy po prostu nam pomogą, jeśli będzie taka potrzeba i wysłuchają i podadzą nam taką rękę, która może być bardzo pomocna, bo jednak jak nie ma się tych 18 lat, to niektóre rzeczy są o wiele trudne niż może się wydawać. Dokładnie. A drugie pytanie było, przypomnisz jeszcze? Od czego byś zaczęła zmienianie świata? Co byś poradziła twoim rówieśnikom, którzy coś by chcieli zmienić? Jarek z Nelą już byli przemęczeni z tego pytania, teraz ty. Nie wiem, czy mam coś odkrywczego do dodania, chyba niekoniecznie. Ale żeby zmieniać, jeśli po prostu chcecie coś robić, to raczej radziłabym innym, kiedy gdzieś wejdą i zostaną wyrzuceni drzwiami, to żeby weszli oknem, nie wiem, pod parapetem, jakkolwiek, bo to jednak jest ważne, jeśli chcemy coś zmienić. Tyle może bym chciała dodać. Jeszcze tutaj jest pytanie, czy będę w przyszłym roku tutaj? Nie mam pojęcia. Słuchajcie, drogie CEO, już wiecie kogo zaprosić, ale lud się domaga. Strasznie miło, że tutaj ktoś się zapytał o to, jakie książki chcę polecić, odpisałam tutaj na czacie. I że chce się ze mną zobaczyć, no po prostu jest mi tak miło, że nawet nie potrafię tego wyrazić, nie wiem. Słuchajcie, została cała nasza trójka, a my powoli musimy kończyć, a ja muszę to podsumować wszystko. I teraz, to jest bardzo ważne, co teraz powiem, jeszcze raz powtarzając, że wszystkich ich, całą tę trójkę i ich projekty i to, co robią, możecie, drodzy Państwo, nasi słuchacze i widzowie, znaleźć na Facebooku. Szukajcie profili Jarka, Mai i Neli, czyli Lasem Myślący, Czyta Maja, i Słowa Krzywdzą. To są trzy miejsca w sieci, które warto znaleźć. Jestem na Facebooku i na Instagramie, to od razu mogę powiedzieć. No, widzicie, a Jarek też jest na Instagramie, Słowa Krzywdzą też są wszędzie, no po prostu tak. Cały internet czeka i te pytania, na które nie odpowiedzieliśmy, na pewno będziecie mogli im zadać. Ja wszystkie te linki wrzucę też u siebie na Facebooku, żebyście to mogli znaleźć, bo to warto. Więcej o ich historiach znajdziecie w książce o tej, ale mówię o tym nie tylko dlatego, żeby ją zareklamować, tylko dlatego, że odpowiadając na tytułowe pytanie tego webinaru, czy młodzi rzeczywiście mogą zmieniać świat, to tutaj znajdziecie 31 historii, bo skłamałam w tytule i wszyscy już o tym wiedzą, o tym, że rzeczywiście mogą zmieniać świat. I jeżeli macie takie poczucie, że was nie słuchamy, my dorośli, to mam dla was dobrą radę. Przychodźcie do pani dyrektor, tak jak Maja, i codziennie pytajcie, czy wysłała już tego maila. To jest najlepsze moim zdaniem podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania, bo wszyscy jego uczestnicy właśnie tą konsekwencją się wykazywali, o czym ja wiem nie od dziś, a wy, jeżeli dopiero dziś ich poznaliście, to mam nadzieję, że nie jest to wasze ostatnie spotkanie z nimi. Bardzo wam dziękujemy za to, że się z nami spotkaliście. Bardzo dziękuję moim gościom, że zgodzili się przyjąć to zaproszenie. Na koniec przypomnę, że jesteśmy zainspirowani Jarek i Janek, dzisiaj robię to cały czas, Jankiem Gawrońskim, którego nie ma z nami fizycznie, jest naszym dobrym duchem i honorarium z tego spotkania przekazujemy Jagodzie i o Jagodzie będziecie mogli znaleźć więcej. Dawaj, Maja kończy. To jest, że i podziękowania dla Justyny. No wiadomo, więc Jarek i Justynie i przesyłamy ci, nie wiem, po prostu bardzo. Najmocniejsze przytulaski i buziaki i dziękujemy za zaproszenie. Więc mamy nadzieję, że za rok spotkamy się na OPPM-ie na żywo i kończymy tą pandemię. Bardzo Państwu jeszcze raz dziękuję. Oddaję głos do studia. Czy tak się mówi?